Cześć ekipa, jest 12 września 2024 roku. Razem ze mną jest Kutma. Cześć, cześć. Dzisiaj po raz kolejny idziemy na Mały Szlak Beskidzki. Czwarty z pięciu zaplanowanych dni. Ostatni, trzeci odcinek zakończyliśmy w Myślenicach. Dlatego dzisiaj wycieczkę w Myślenicach zaczynamy. Przed nami dzisiaj około 27 km. Przejdziemy do miejscowości Kasina Wielka. Przewyższeń 1200. To jest około 1200 metrów, także nie jest to jakoś bardzo, bardzo dużo. Po drodze czeka nas dzisiaj schronisko na Kudłaczach oraz Lubomir. To takie dwa najbardziej charakterystyczne punkty tego szlaku. Po drodze oczywiście będzie kilka mniejszych szczytów, także zapowiada się bardzo fajna wycieczka. Nasz pierwszy przystanek będzie na Uklejnej, gdzie będzie tak naprawdę najwięcej podejścia, bo około 500-600 metrów w górę. Więc tak naprawdę najcięższy będzie początek, a później już z górki, w cudzysłowie z górki, po prostu przyjemna wycieczka. Także zapraszamy na tripa. Pierwsze wejście w las. Wchodzimy do rezerwatu przyrody Zamczysko nad Rabą. No i pierwsze wejście strome pod górę. Ale ładnie zielono. Jeszcze. Sporo będziemy dzisiaj iść przez las. Także może być troszeczkę ciemno, ale dzisiaj zapowiadano dość dobrą pogodę, chociaż zaskoczyła mnie prognoza, którą sprawdzałem dosłownie pół godzinki temu. Przy prawie pełnym słońcu prawdopodobieństwo 89% opadów. Oczywiście się nie sprawdziło, całe szczęście. Także no, jesteśmy dzisiaj pozytywnie nastawieni, że będzie ładna pogoda. Chociaż jak na wrześniu jest już prawie połowa września, no to jesień się zaczyna, jest fajnie, ale rano trzeba się już ciepło ubrać, bluza, której się pewnie zaraz będziemy rozbierać, ale poranki są już chłodne. Zamczysko to termin oznaczający ruiny zamku i w istocie w średniowieczu wznosił się tu zameczek, wchodzący w skład umocnień bramy myślenickiej. Dokładna data jego powstania nie jest znana, ale zakłada się, że jego najbardziej spektakularną część, czyli kamienną wieżę, zbudowano na przełomie XIII i XIV wieku. Była to tak zwana wieża Stołp, ostatniej obrony, zwana też z niemieckiego Bergfriedem. Miała charakter militarny, a nie mieszkalny. Jezus, jacy ludzie to są syfiarze, rany boskie. Harnaś, Tatra, masakra. Żałosne. Ludzie, opamiętajcie się, debile. Szczerze, to serio mnie to rozwala. Jak ludzie mogą tak śmiecić w takich miejscach? Zabierają browara na szlak, później wywalą taką butelkę i puszkę w takim miejscu, w którym były ruiny zamku. Przecież to jest po prostu, nie wiem, nie da się tego opisać słowami. To jest kretynizm, to jest mało powiedziane. Dramat z ludźmi. Na początek szlaku bardzo ładny, wizualnie. Ciekawe podejście, dużo. Aha, idziemy na skróty. Nie, bo tu jest szlak. Aha, okej. Okay. Wejście na Uklejną należy do tych bardziej stromych części tego szlaku. Na razie 150 metrów zrobiliśmy dopiero, w sensie przewyższeń, więc jeszcze sporo przed nami, a już się człowiek mocno zgrzał i zdyszał. Także początek jest dobrą rozgrzewką. Całe szczęście, że nie praży słońce. W lecie zdecydowanie ciężej chodzi się po tego typu szlakach. Także zapowiada się teraz bardzo fajny okres. Najlepszy okres na pójście w szlak. Także jeśli się zastanawiacie nad ruszeniem tyłka, to proszę się nie zastanawiać, tylko ruszać. Dla zdrowia. I dla przyjemności. Fajnie, no bo już sporo przewyższeń za nami.
Zmęczenie też jest, teraz troszeczkę płaskiego terenu. Przyjemnie się idzie, mięciutko. Błota raczej niewiele. Całkiem przyjemnie. W tym miejscu znajdowała się zagroda legendarnego Ukleja, Bartnika, który się tutaj przeniósł z Doliny Raby do po tragicznej śmierci żony. Niektórzy twierdzą, że w wolnych chwilach zbojował w okolicznych miejscowościach. Od jego imienia pochodzi nazwa góry Uklejna. Dlatego niegdyś PTTK Myślenice organizowało wyprawy po miód do Ukleja. Nie bądź burakiem, śmieci zabiera się ze sobą. Ludzie z gór nie śmiecą, Uklej patrzy. Dokładnie tak. No to jest Uklejna, 681 metrów nad poziomem morza. Idziemy jeszcze troszkę dalej, bo tu powinien być jeszcze punkt widokowy. Kopiec Papieski. Ruszamy dalej, szczyt Uklejna zaliczony. Ogólnie ten punkt widokowy to jest taki punkt widokowy, z którego nic nie widać. Zarosło tam dość mocno. Schodzimy właśnie żółtym szlakiem, bo żółty prowadził nas właśnie do tego szczytu. Dochodzimy do czerwonego, czyli wracamy na nasz szlak. I następnie idziemy w kierunku schronisko na Kudłaczach, na którym być może zrobimy sobie dłuższą przerwę na jakiś obiad. No zobaczymy, czy będzie głodek, czy nie będzie. Bułę mamy, także będzie dobrze. Jak widzicie, dzisiaj pogoda jest naprawdę rewelacyjna. Piękne światełko, słoneczko ładnie nam tutaj przeziera pomiędzy drzewami. Troszeczkę wietrzyk się zerwał, przez co trochę nas wychłodziło podczas tej przerwy na Uklejnej. Ale już się rozgrzewamy ponownie. Bluzy zdjęte, bo jest już dość ciepło. To jest taka, powiedziałbym, pogoda idealna na taki szlak. No i jak widzicie, trzy drzewa z rzędu oznakowane. Naprawdę ciężko się zgubić. Cały szlak jest bardzo, bardzo dobrze oznakowany, także nie wiem, bez obaw. Po bardzo przyjemnych 2 kilometrach od Uklejnej dochodzimy do Śliwnika, 618 metrów nad poziomem morza. Idzie się dzisiaj bardzo, bardzo przyjemnie. Taki mikrodelikatny wietrzyk, który nas ochładza. Bardzo to jest przyjemne. Teraz mamy znowu zejście z górki. Na Śliwnik było delikatne podejście do góry, ale w ogóle nie męczące. Także myślę, że najgorsze za nami. Teraz to już będzie po prostu taka typowa wędrówka. Tak. Naprawdę można dzisiaj oko nacieszyć. Piękna pogoda, zielono. Gdzieś tam, gdzie nie, gdzie się pokazują już takie pomarańczowe drzewa jesienne. Także naprawdę jest bardzo, bardzo ładnie. Cieplutko w słoneczku. No, czysta przyjemność taki spacer. No i dotarliśmy działek 600 metrów nad poziomem morza. No to przed nami już chyba tylko i wyłącznie Kudłacze. Raczej niż po drodze żadnego szczytu nie będzie, jeśli dobrze kojarzę. Także jeszcze ile, ze 3 km? Nawet mniej. Także pędzimy na Kudłacze.
Jeszcze troszkę i będziemy na kudłaczach. Teraz mamy taki odcinek asfaltowy, ale chyba tylko fragmencik, bo już będziemy schodzić na szuterek. Na pewno szuter jest wygodniejszy dla stóp. Jak ci się idzie dzisiaj? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Krótko zwięźlej na temat. Kolejne wyjście pod górkę, tym razem nawierzchnia kamienista, ale do schroniska już bardzo blisko, a schronisko kudłacze jest bardzo, bardzo ładne w ogóle, także jestem happy, że po raz kolejny będę mógł je zobaczyć. No to jesteśmy na miejscu, schronisko PTTK na kudłaczach, piękne miejsce, dobre jedzenie. No i warto się tutaj zatrzymać i zjeść coś dobrego. Bardzo ładne jest to schronisko. Pięknie. Opuszczamy kudłacze, bardzo przyjemne miejsce, cisza, spokój, posililiśmy się, odpoczęliśmy chwilkę i ruszamy dalej, przed nami Lubomir. Ale swoją drogą tak pomyślałem, że bardzo, bardzo szybko ten rok mija, jest już połowa września, a ja pamiętam jak dopiero żeśmy nagrywali początkowe filmy, tam z kwietnia czy z maja, już nie pamiętam. Bardzo szybko ten czas mija, a tych wycieczek tak mało udało się w tym roku zaliczyć. Mam nadzieję, że dokończymy Mały Szlak Beskidzki w najbliższej przyszłości, bo dobrze byłoby cały szlak ukończyć jeszcze w tym roku. Tymczasem doszliśmy na Łysinę, 891 metrów nad poziomem morza. Na Lubomir pokazuje 30 minut, do Kasiny Wielkiej 3,45. Sam szczyt Łysiny jest troszeczkę dalej, tam trzeba podejść 50 metrów, my nie idziemy, byliśmy tam już kiedyś, a żeby nie marnować czasu, będziemy dalej szlakiem czerwonym. No, szacuneczek. Ale też traska do biegania bardzo fajna. A w drodze na Lubomir można po drodze znaleźć trzy takie ławeczki z naprawdę pięknym punktem widokowym. No naprawdę pięknie to wygląda. Chwilkę odsapnięcia i lecimy dalej. Udaję, że nie widzę. Lecimy dalej, bo Lubomir jest dosłownie już za rogiem. Także kolejny szczyt dzisiaj zaliczony. No to jesteśmy na Lubomirze. 904 metry nad poziomem morza. Tutaj mamy obserwatorium astronomiczne. I chyba wycieczkę jakąś, bo bardzo dużo ludzi. Wedle drogowskazów godzina 45 do wieży Żbanowskiej Góry. Niewygodnie się teraz mówi do kamery, bo muszę patrzeć pod nogi. Pójdziemy po takiej kamienistej ścieżce, no i z górki. No i to jest troszeczkę niebezpieczne, trzeba uważać, bo kamienie są dość niewielkie, więc można się łatwo poślizgnąć. Także tak nagrywam trochę chaotycznie. Piękna pogoda, cieplutko. Tam w oddali hen widać już piękne drzewa, które są już takie różnokolorowe, bym powiedział. Jest takie fajne odcienie i zieleni, już troszkę pomarańczu. Piękne górki przed nami. Pięknie.
My już na przełęczy Jaworzyce, 576 metrów nad poziomem morza i takie oto znalezisko. Ale jest taki fajny. Taki, że czujesz jak Gandalf. Do Wierzbanowskiej Góry zostało nam jeszcze jakieś 2 km. Obecnie odcinek w takiej, no już dość dużej mierze asfaltowy, bo idziemy dobre za 20 minut już asfaltem. No a teraz wchodzimy w las, no i zacznie się podejście. Także jeszcze troszeczkę męczarni przed nami. Zgubiłem kiedyś takie. To może twój? Ja nie twój, ja bliżej kurwaczy. Wierzbanowska Góra. 770 metrów nad poziomem morza. Idziemy tam. Tak jest. Ciemno się zrobiło. Po pierwsze przez drzewa, a po drugie przez chmurki. Bo coś, jakieś takie straszne chmurki naszły nad nami. Może padać, zobaczymy. Może nie będzie. Trochę te chmury postraszyły i poszły sobie. Także mamy trochę szczęścia. Tym razem idziemy przez jakąś łąkę do Kasiny Wielkiej. Zostało nam jeszcze jakieś 5-6 km. Szklarnia, 586 metrów nad poziomem morza. Lecimy dalej. No to dotarliśmy na ostatni szczyt dzisiaj. Dzielec, 649 metrów nad poziomem morza. Teraz po prostu schodzimy do Kasiny, bo zostało nam bardzo, bardzo niewiele. Cześć kurko. To by było na tyle. Zostało nam około kilometra do przystanku autobusowego w Kasince Wielkiej. W Kasinie Wielkiej. Mieli mi się z Kasinką Małą. No obecnie na zegarku mam 26:15, więc 26 kilometrów pykło. Dzisiaj bym powiedział, że nie było to wymagające. Nie, takie przyjemne. Przyjemne przejście. No, nie było jakichś takich bardzo drastycznych podejść, takich, że faktycznie tutaj by się płuca wypluwało. Raczej jest to takie dość płynne przejście, oczywiście były momenty troszeczkę cięższe, ale nie są one na tyle ciężkie, żeby tutaj tętno skakało na jakieś bardzo wysokie poziomy. To dopiero nas czeka. To nas dopiero, tak, czeka, bo przed nami dosłownie Luboń Wielki, tak? Tak, on będzie... I Lubogorz. I Lubogorz. To są dwa szczyty, które będą na nas czekały podczas kolejnej wycieczki. Tam będzie 20 km do przejścia, ale bardzo duże wzniesienia, dość stromo, także nie będą to łatwe przejścia. No ale mimo wszystko no, chcę się to przejść, żeby zakończyć ten mały szlak beskidzki. Dzisiejszy dzień po raz kolejny bardzo udany. Mam nadzieję, że tak samo udany jak i ten film i Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę i tyle. Widzimy się w kolejnej wycieczce, w kolejnym filmie. Pozdro. Cześć.